O tym, że maseczki nie chronią przestępców, wspominaliśmy już jakiś czas temu. Lekcji nie odrobili jednak bohaterowie dzisiejszego materiału, których kradzieże zarejestrowały kamery sklepowego monitoringu. Tym razem łupem padły nie tylko drogie kosmetyki i perfumy, ale także dyski zewnętrzne. Na nich można przechowywać na przykład takie pamiątkowe zdjęcia. Na pierwszym z nich uwiecznione zostały panie, które na zakupy w drogerii w centrum handlowym przy ulicy Lipowej wybrały się bez portfela. A nawet jeśli go miały, to nie uregulowały rachunku za wyniesione ze sklepu kosmetyki i perfumy o łącznej wartości niemal 700 zł. Jak widać, co cztery pary rąk to nie jedna. Swojego skromnego policyjnego albumu doczekał się także mężczyzna, który zawstydził poprzedniczki i w pojedynkę wyniósł ze sklepu przy ulicy Toszeckiej dyski zewnętrzne o łącznej wartości 1400 zł. Jednak bohaterów sklepowego monitoringu łączy nie tylko galeria zdjęć, ale i to, że teraz szuka ich policja. Bynajmniej nie po to, by wręczyć im fotografię, ale ukarać za kradzieże. I tym razem gliwiccy policjanci liczą na pomoc widzów i internautów, których informacje niejednokrotnie doprowadziły już do ujęcia sprawców przestępstw. Nawet jeśli mieli oni na sobie maseczki, bo choć zasłaniają one pół twarzy, to znajome nam osoby jesteśmy w stanie rozpoznać na przykład po sposobie chodzenia czy elementach garderoby. O tym przekonał się już nie jeden złodziej.